Na środku Hollywell Street stała trójka ludzi, smukłych, jednolicie odzianych w czerni, młodych. Dwóch chłopaków i dziewczyna. Biedzili się nad skrzynią, której musiało odpaść dno, gdyż na kocich łubach walały się przedmioty, w których Robin z miejsca rozpoznał srebrne sztabki. Na widok podchodzącego Robina wszyscy troje podnieśli wzrok. Młodzieniec, szepczący zaciekle po chińsku, odwrócił się jako ostatni gdyż jego towarzysze zdążyli już skamienieć. Kiedy spotkali się spojrzeniami, serce podeszło Robinowi do gardła. Miał wrażenie, że przegląda się w lustrze. Patrzył we własne brązowe oczy, na swój prosty nos i swoje brązowe włosy, które nawet w identyczny sposób opadały tamtemu na oczy, niesfornie skręcając z lewa na prawo. Zapraszam Państwa do wysłuchania powieści autorstwa Rebeki Kwang zatytułowanej Babel, czyli o konieczności przemocy. Akcja powieści toczy się w pełnym tajemnic XIX wiecznym Oksfordzie jest to historia o przyjaźni, miłości, poświęceniu, pasji konieczności dokonywania bardzo trudnych często wyborów. Запрошу.